Jest godzina 4:58. Przed chwilą słońce wzeszło. 10 lipca 2020 roku. Rozpoczynam karkołomną wyprawę rowerem. Z Lusówka tutaj z domu nad morze w prostej linii 250 km przede mną. Mam nadzieję, że podołam. Nigdy jeszcze nie jechałem takiego odcinka, ale bardzo chcę to uczynić. Chciałbym spróbować zmierzyć się z tak wielkim dystansem. Planuję około 10-11 godzin jazdy, z przerwami oczywiście. Po drodze dogoni mnie Monika, która wyjedzie samochodem. Ma przygotowane już auto i razem spotkamy się gdzieś tam na trasie, zjemy może obiad, a później ja postaram się aż do wieczora dojechać nad morze. Mam nadzieję, że to się uda, mam nadzieję, że będzie dobra pogoda, chociaż różnie to może być, ponieważ prognozy nie są oczywiste. Z Czaplinka, w tle kościół, jestem na rynku. 150 km w nogach na tym wehikule, który widać tam za moimi plecami. Rower się póki co bardzo dobrze sprawdza. Mimo fatalnej pogody, niestety widać to, że dość mocno pada. Także trzeba się przedzierać przez kałuże. No ale jest w miarę ciepło i kondycja na razie dopisuje. No, zostało 100 km nad morze. Mam nadzieję, że podołam. Teraz będzie czeka mnie dosyć karkołomny odcinek pomiędzy Czaplinkiem a Połczynem. Sto kilka zakrętów, górka, dołek, wkoło pełno jeziorek i bardzo wąska droga. Ale myślę, że będzie fajnie. W Połczynie mam nadzieję, że dogoni mnie Monika, która pędzi już samochodem za mną. I tam pewnie zjemy obiad, a potem zostanie 80 km nad morze. Zostało mi 6 km nad morze, ale jak zwykle końcówka jest dramatyczna. Leje po prostu, jest ulewa totalna. Jeszcze na dodatek wjechałem w jakieś takie, kurczę, drogi szutrowe. Drżeło moje opony, bo już ostatnio miałem gumę, złapałem. I teraz jak złapię gumę, to będzie bardzo niewesoło. Bo to jednak jest jeszcze 6 km. 240 km od Lusówka. I coś takiego. Chyba on jedzie. Chaos. Jak? Ciężko. Wykończony, nie? No. No teraz. Czekaj,